Po raz siódmy gościmy w Oleśnicy turniej piłki koszykowej ulicznej Edwin Cup. Jest to impreza cykliczna połączona z piknikiem olimpijskim. I to właśnie piknik olimpijski jest wartością dodaną turnieju Edwin Cup. Mamy bowiem okazję spotkać się z wybitnymi polskimi sportowcami. Po prawej Zbigniew Barański, trzykrotny mistrz Polski w siatkówce z Gwardią Wrocław. Kolejny z naszych gości, Zdzisław Brona, olimpijczyk z Seulu, wielokrotny mistrz Polski w kolarstwie. Ten, który wygrywał na finiszu z Olafem Ludwigiem. Jan Cych, 3000 metrów z przeszkodami, olimpijczyk z Meksyku, 68 rok. Jan Brzeźny, dwukrotny zwycięzca Tour de Pologne. Leszek Sfornowski, szermierz spadzista, wicemistrz olimpijski z Montrealu w sztafecie 4x400 metrów. Ryszard Podlas, Renata Małej-Różańska, przedstawiać nie trzeba. Mieczysław Opatka, czterokrotny olimpijczyk, wicemistrz Europy z Wrocławia, z hali ludowej. Władysław Kozakiewicz, multimedalista mistrzostw Europy, mistrz olimpijski z Moskwy. Pan Kornel Morawiecki, marszałek senior. Pan Marek Rządkowski, Gwardia Wrocław, pięściarstwo. Wojtek Bartnik, ostatni polski medalista olimpijski w boksie. Robert Gortat, sześciokrotny mistrz Polski w pięściarstwie. Sport to zdrowie, tam dzieciaki rzucają do kosza. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi za zaproszenie. To jest taka akcja, która poprawi chyba wizerunek i Oleśnicy, i może Dolnego Śląska. Bardzo dziękujemy panu marszałkowi, bo dzisiejsza impreza oprócz tego wymiaru sportowego ma właśnie ten walor popularyzacji tych idei olimpizmu polskiego. No i pamiętamy, że sport zawsze był tym, który łączy, a nie dzieli. Tak, sport to zdrowie, bardziej może jeszcze ta profilaktyka jest ważna niż służba zdrowia, bo jak dzieci będą silniejsze, to i naród będzie zdrowszy.